Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Jesienny Dzień Edukacji. Pod takim hasłem już po raz trzeci zaproszono do Pcimia nauczycieli i logopedów z całego kraju, by umożliwić im doskonalenie warsztatu pracy podczas cyklu wykładów organizowanych wspólnie przez miejscowe Gimnazjum nr 1 oraz wydawnictwo WIR z Krakowa. W tym roku zaproponowaliśmy 12 tematów warsztatów. To jest o wiele więcej niż w edycjach poprzednich. Przygotowane zostały specjalnie z uwzględnieniem potrzeb i wniosków złożonych przez nauczycieli w ubiegłym roku. Dużo jest warsztatów poświęconych pracom plastycznym, sztuce i tematom, jakie można wykorzystać w związku z powiązaniem z porami roku w przedszkolu i w szkołach podstawowych. Także sądzę, że nauczyciele będą zadowoleni, tym bardziej, że frekwencja już o tym świadczy. Przekroczyliśmy liczbę 200 uczestników i muszę przyznać, że grono jest bardzo zdyscyplinowane, ponieważ dokładnie 100% osób zgłoszonych pojawiło się na zajęciach. Tradycyjnie już do Pcimia, ja nie wiem czy tylko na tą imprezę i tylko z powodu tej imprezy, ale generalnie do Pcimia przyjeżdżają nauczyciele w zasadzie z całej Polski. W tym roku mamy z Częstochowskiego kilka osób, z Górnego Śląska i w zasadzie z całego województwa małopolskiego, ale w ubiegłych latach przyjeżdżali i nawet z Torunia. Dlaczego warto takie warsztaty organizować dla nauczycieli? Przede wszystkim dlatego, że jest ogromna potrzeba szkolenia. Nauczyciele chcą się szkolić, chcą zdobywać wiedzę, chcą poznawać nowe materiały do nauki, nowe metody, nowe programy. A takich szkoleń jest organizowanych bardzo niewiele, szczególnie w mniejszych miejscowościach. A nasze wydawnictwo, można powiedzieć, że już specjalizuje się w tego typu imprezach celem właśnie poszerzania wiedzy nauczycieli, no i przy okazji też promowania swoich metod, swoich publikacji. Inicjatorką i główną pomysłodawczynią warsztatów w Pcimiu jest Iwona Bzdek, na co dzień pracująca jako logopeda w gminnych placówkach oświatowych. Oficjalnie to jest trzeci raz, ale nieoficjalnie warsztaty już chyba są szósty z kolei raz, ponieważ kiedy zatrudniłam się tutaj do gimnazjum, w ogóle nie do gimnazjum, do szkoły podstawowej jako logopeda, byłam bez mała jedyną logopedą, która próbowała coś zrobić. Pokazać, że logopedia jest potrzebna dla dzieciaków i zapraszałam na warsztaty do naszej szkoły podstawowej panią profesor Cieszyńską. Pani profesor przyjeżdżała, organizowane były warsztaty, organizowane były zajęcia. Zapraszałam pana Aleksandra Jaglarza jako wydawnictwo. Zapraszałam wydawnictwa z Harmonię, Impuls. I to było jak gdyby taka jedna całość, natomiast potrzeba była większa i od rozmowy do rozmowy powstały Jesienne Dni Edukacji, czyli coś więcej, cykl warsztatów i mam nadzieję, że to będzie trwało i trwało. Jak wrażenia po pierwszych warsztatach? No, jestem bardzo zadowolona akurat. Byłam na warsztacie na temat diagnozy dziecka zagrożonego dysleksją w wieku przedszkolnym. Zajęcia bardzo dobrze poprowadzone, dużo informacji praktycznych, co mnie bardzo cieszy, będę mogła wykorzystać to w swojej pracy. Ja jestem bardzo zadowolona, pani Stadmiller prowadziła wykłady, zajęcia bardzo jakoś tak fajnie, w sposób prosty, potrafiła pokazać przykłady. Pokazała nam, w jaki sposób robić kukiełki, pacynki, w prosty sposób, ze skarpetki, z rękawiczki, z łyżki, więc jest to fajny sposób, natomiast bardzo ciekawy sposób też prezentowała wszystkie legendy krakowskie, które niestety trzeba przyznać, uderzy cię w piersi, nie są znane. O czym opowiadał pan Łukasz? Jakie tematy poruszał na tych warsztatach? Przede wszystkim rysunki, proste rysunki dla dzieci z liter, rysowanie z liter. Można się było dużo dowiedzieć, jak z prostych liter można stworzyć fajny rysunek. Jesteśmy bardzo zadowolone, ponieważ te warsztaty uświadomiły nam rolę nauczyciela w szkole, którą wykonujemy codziennie. I rzeczywiście, gdyby każdy z nas wcielił to, o czym była mowa tutaj, to praca w szkole na pewno dla każdego
nauczyciela byłaby wielką przyjemnością i dawałaby obustronną satysfakcję. Czego dotyczył ten wykład? Wykład dotyczył przede wszystkim relacji, jakie powinien zachować nauczyciel ze swoimi uczniami. I to jest brane pod uwagę jako sukces pracy dającej wyniki w nauce dla dzieci. A dlaczego Pani zdecydowała się wziąć udział w tych warsztatach, zapisać na te warsztaty? Pracuję w przedszkolu i po prostu takie warsztaty będą mi bardzo pomocne do mojej pracy z dziećmi małymi. Ja już brałam udział w poprzednich warsztatach, byłam zadowolona. Jest to skumulowane w jednym miejscu, mogę z kilku warsztatów skorzystać w jeden dzień. Więc dlaczego mam tracić czas na dojazd gdzieś tam do Krakowa, do Tarnowa czy do Sącza, jak ja sobie tutaj mogę podjechać i skorzystać z nich. Powinniśmy się uczyć przez całe życie i wiedzę zdobywamy nie tylko we własnym zakresie, ale również na takich szkoleniach, to ma rację bytu, ponieważ to, co ja tutaj pozyskałam, mogę dalej w szkole przekazać koleżankom i nie jest to wiedza tylko dla mnie, ale wiedza, która wykorzystana jest potem przez moje koleżanki w szkole.